A Marian Zacharski rzeczywiście okazał się chyba niezbyt profesjonalnym szpiegiem, dlatego że i do tej miski, dlatego że został złapany przez FBI. Ja powiem uczciwie, że ja mam inną opinię na temat Mariana Zacharskiego. To znaczy? Ja nie mam złej opinii na jego temat jako człowieka służb, dlatego że operację wraz z panem Rzemkiem, a w której on odgrywał kluczową rolę jako szef Peweksu wówczas, a przez który przepływała gigantyczna ilość pieniędzy FOZ-u, przeprowadził nie tylko, że wtedy profesjonalnie, no ale po dzień dzisiejszy. Przecież zobaczcie państwo, niech pan zwróci uwagę, jak wielu ludzi traktuje opowieści pana Mariana Zacharskiego na temat Olina jako na taką odkrycie niesłychanej tajemnicy na temat wywiadu rosyjskiego i penetracji rosyjskiej, ale im głośniej mówi o Olinie, tym tak powiem więcej krzyku powstaje, czy też więcej hałasu jest wokół tego, co przemilcza, czyli FOZ-u. A jego rola w FOZ-ie, moim zdaniem, była nieporównanie większa niż w całej sprawie Olina. Niż to się zazwyczaj rzeczywiście... Nie, w ogóle się o tym nie mówi, w ogóle nikt nie wie o tym, albo próbuje nie wiedzieć. A tak naprawdę odgrywał w sprawie FOZ-u, jako legalizujący przepływy finansowe, olbrzymią rolę, ale sprawia, że o niej nikt nie wie, bo bardzo dużo mówi się o jego roli w sprawie Olina. Ja teraz normalnie byśmy siekali tą cebulę, ale mamy takie nowe ustrojstwo, które użyjemy. I chcę, żeby było jasne, że to, co powiedziałem, nie jest krytyką pana Mariana Zacharskiego, tylko oddaniem mu właśnie hołdu, jego profesjonalizmowi zarówno wtedy, kiedy wykonywał tę operację, jak i teraz, kiedy ją ukrywa. No bo nie ma nic ważniejszego w operacjach służb specjalnych, jak ukrywanie rzeczywistego sensu działań, jakie się podejmowało lub podejmuje. To, że jakaś operacja została dokonana, to jest tylko pierwszy etap. Ważne jest, żeby nikt jej nie znał albo żeby jej nie rozumiał, co ona naprawdę znaczyła. Zazwyczaj w naszej kuchni